Cześć. Dzisiaj trochę duchowo o zwierzakach, jakie nas otaczają, jakie mamy. O sytuacjach, kiedy twój pies albo twój kot jest jednocześnie twoim przewodnikiem duchowym. Zapraszam. Słuchajcie, różne są pomysły na to, kim jest ten przewodnik duchowy, jak się z nim skontaktować i tak dalej, filmów w internecie na ten temat jest mnóstwo. A ja dziś bardziej przyziemnie o tym, żebyśmy doceniali te zwierzaki, które mamy wokół siebie, swojego psa, swojego kota, dlatego że z dużym prawdopodobieństwem to jest twój przewodnik duchowy i poprzez relacje z nim możesz się nauczyć zdecydowanie więcej, niż wchodząc w nie wiadomo jakie medytacje i łącząc się z nie wiadomo jaką energią. Jeżeli jesteś tu po raz pierwszy, bo Cię zainteresował filmik, temat, to ja nazywam się Beata Mąkolska. Od lat pomagam ludziom w rozwoju osobistym i duchowym. Dziś wierci się mój asystent. Jeżeli chcesz więcej informacji na temat konsultacji czy prowadzonych przeze mnie sesji energetycznych, to zapraszam na moją stronę beatamakolska.pl. Link do strony także jest w opisie. Dzisiaj jestem bardzo gorąco, dlatego pies dyszy. Słuchajcie tak, możecie poznać mojego nowego przewodnika duchowego. Jeżeli jesteś ze mną na kanale wcześniej, to wiesz, że moja przewodniczka duchowa miała mniejsze gabaryty. Już towarzyszy mi w innych przestrzeniach. I też tak trochę, żeby upamiętnić to, chciałam nagrać dzisiejszy ten film, żebyście kochali te swoje zwierzaki, póki są koło Was. I teraz, jak poznać, czy Twój pies, Twój kot jest Twoim przewodnikiem duchowym? Przede wszystkim to, jak się spotykacie po raz pierwszy, często jest takie dosyć niezwykłe. Jest w tym coś takiego niesamowitego. Mówi się, że los na przykład Was ku sobie poprowadził, albo że to był przypadek. Czasami jest tak, że rzeczywiście nawet nie do końca świadomie możesz wiedzieć, że Ci jest potrzebny pies, kot, może nie być to Twoja świadoma decyzja, a jednocześnie ta, nazwijmy to, wszechobecna, inteligentna energia, tak Was prowadzi swoimi ścieżkami, że możesz zatrzymać się z boku, jadąc na autostradzie i nagle się okaże, że leży tam pies, który potrzebuje pomocy i którym się zaopiekujesz. Może też się okazać, że odwiedzisz kogoś i nagle się okaże, że w gospodarstwie obok okociła się kotka i już można zabrać jakiegoś malucha, tak? Także to są, no idźmy na dół może. To są takie trochę takie niezwykłe historie z jednej strony. Z drugiej strony, wiecie co, nie wiem, czy jakakolwiek historia takiego poznania psa, kota z jego właścicielem byłaby zwykła. Jeżeli to jest decyzja z przestrzeni serca, jeżeli naprawdę kierujemy się takimi intencjami, a nie rozsądkiem, to każde zwierzę jest po coś w naszym życiu. Czy to jest świadomie wzięty, kupiony pies z jakiejś wybranej hodowli, wybranej rasy, czy to jest jakaś tak zwana znajda, która po prostu na swój sposób uczy nas i transformuje nasze życie. Jeszcze może tylko wyjaśnię, co rozumiem pod pojęciem takiego przewodnika duchowego, jaki może się objawić w Twoim psie, Twoim kocie. Nie dokładaj sobie do tego jakichś górnolotnych, new age'owskich idei. Według mnie chodzi o takie towarzystwo, ja nazywam to istot, nieważne w jakim ciele, dzięki którym się rozwijamy, dzięki którym uczymy się czegoś nowego. I czasami to jest lekcja miłości, po prostu. Czasami to jest lekcja akceptacji, czasami to jest lekcja cierpliwości, czasami to jest lekcja kobiecości, czasami to jest lekcja męskości. Tych sytuacji jest naprawdę dużo, znam mnóstwo takich historii i prawdę mówiąc nagrywam też ten film po to, żeby poznać Wasze. Jeżeli masz w swoim domu, mieszkaniu psa, kota, który właśnie jest dla Ciebie takim przewodnikiem duchowym, uczy Cię czegoś, Wasza więź jest niezwykła, być może poznaliście się w jakiś niezwykły sposób, napisz do mnie o tym. Kontakt
małpka.beatamakolska.pl. Możesz też swoją historię zostawić po prostu w komentarzu. Natomiast wracając do tego, czy Twój pies, kot jest Twoim przewodnikiem duchowym, prawdopodobnie jest i nie musisz nawet tego oglądać, ale jeżeli chcesz więcej takich sygnałów, to oprócz tego, że poznaliście się w jakiś sposób niezwykły, jakieś coś było w tym, taki magnetyzm, jakieś przyciąganie, być może nawet podjęłaś tą decyzję świadomie, odpalasz komputer, szukasz kotów i nagle patrzysz na jakieś zdjęcie i po prostu czujesz, że to jest Twój zwierzak. Jedziesz tam i nie masz ani krzty wątpliwości, że to jest ten. Oczywiście mogą nam wyskakiwać te tak zwane racjonalne wątpliwości. Ja o tym teraz nie mówię, bo słuchajcie, co człowiek to przekonania i jego lęki. Mówię o tym takim poczuciu z wewnątrz, takim bliżej nieokreślonym przyciąganiu, czymś, co Ciebie ciągnie do tego zwierzęcia, i to zwierzę ciągnie do Ciebie. Bo często mówi się o coś takiego, że to zwierzę sobie wybiera właściciela, tak? To zwierzak sobie wybrał Ciebie. I można to tak oczywiście tłumaczyć, natomiast ja wolę postrzegać to szerzej. Jakaś Twoja wibracja, Twoje pole zarezonowało z czymś w danym zwierzęciu. On poczuł z Tobą jakiegoś rodzaju bliskość, jakiegoś rodzaju podobieństwo, albo że możecie coś sobie nawzajem dać. A zwierzę nie myśli w taki racjonalny sposób oczywiście. Nie analizuje tego, nie robi za i przeciw, czy opłaca mi się być z tym człowiekiem, czy tam będę miał dobry dom, bo zwierzę tak nie myśli. Coś go ciągnie i tam idzie. I to są bardzo często te pierwsze momenty, że no podszedł do mnie, tak? Na przykład jedzie dziewczyna, ma kupić sobie jamnika, a w hodowli są jeszcze labradory. No i wraca z takim klockiem, zdziwiona, bo w domu czekało takie posłanko i trzeba będzie kupić większe. Ale jak to tłumaczy, no nie mogłam wypuścić go z rąk. Przyszedł do mnie i nie chciał odejść, tak? Czyli to zwierzę, możesz też tak sobie to uznać, że wybiera Cię samo, a to jest połączenie już takie mocno energetyczne wtedy, tak? Fajne, fajne to jest przyciąganie, to są super historie. Okej, kolejna rzecz to są sny. Jeżeli Twoje zwierzę pojawia się w Twoich snach albo towarzyszy Ci, gdy zasypiasz, możesz być po prostu w 100% pewna, że to jest Twój przewodnik duchowy w takim rozumieniu, o jakim powiedziałam, tak? Że pomaga nam się rozwijać, robić kolejne postępy w tym tutaj naszej szkole życia na Ziemi. Psy często nas chronią, koty oczywiście też, tylko każde zwierzę robi to na trochę inny sposób. Psy bardzo często reprezentują taką podświadomość. Więc jeżeli śni Ci się w nocy, że Twój pies wbiegł do ciemnego budynku, do ciemnej piwnicy, no to wow, trudno o bardziej oczywisty symbol, że trzeba tam pogrzebać, co tam za lęki masz i czemu je ignorujesz i że najwyższa pora stawić temu czoło. Bo w śnie bardzo często pobiegniemy za tym psem albo budzimy się przerażeni, że pies nam uciekł i nie pobiegliśmy, tak? No w dół to jest zawsze w podświadomość, w korzenie, w to, na co nie chcę patrzeć, tak? Też trochę. A pies, podświadomość, bo pies się nie kieruje tym, co mi się opłaca, czy nie. No dobra, trochę się kieruje. Ale po prostu reprezentuje w snach taki bardziej instynkt. Tą taką podświadomą, zwierzęcą część nas, która już nie racjonalizuje, tylko podąża, tak? Koty natomiast chronią bardzo często, zwłaszcza dziewczyny, ale mężczyzn też, bardzo energetycznie. I o ile pies narobi rabanu, jak chroni nas energetycznie, jakkolwiek to rozumiesz, to może być tak, że to będzie straszny sen i się obudzisz, czyli przerwał. Przerwał tą sytuację i się budzisz. To może być tak, że no fizycznie narobi tego rabanu, tak? Nie wiem, zaczniesz czekać w środku nocy. Koty natomiast, oprócz tego, że no też mogą jakiś hałas, w końcu to nocni łowcy, to bardziej kot pracuje wtedy, kiedy Ty myślisz, że on śpi albo po prostu leży. Kot tak jakby, można by było to powiedzieć, wychodzi z siebie, robi swoją robotę, a dla Ciebie to on po prostu śpi i sobie myślisz, Boże, co za leń. A on Cię oczyszcza na przykład w tym momencie, albo dom Ci oczyszcza. Domy bardzo często koty oczyszczają i to rewelacyjnie. Przyznaję, że psy tak tego nie robią. Nie. Psy mają inne zadanie. Pies uziemia człowieka.
kot w dużo mniejszym stopniu. Kot transformuje w nas różne dolegliwości. To też się mówi, że koty uzdrawiają. To nawet wśród racjonalistów już jest dopuszczane do myśli, że kot uzdrawia. Natomiast pies ma uziemiać. W momencie, kiedy pies kładzie Ci głowę na tak zwanym podołku, kładzie Ci się na udach, przywali Cię gdzieś swoim cielskiem, to o ile możesz oddychać, nie wstawaj. Bo on Cię teraz uziemia. Właśnie skup się na tym, pogłaszcz go, poczuj to połączenie z ziemią. Psy nie noszą butów, na szczęście, i mają cały czas tą łączność, łączność z ziemią. I one potrafią to przenieść tak jakby na nas, tak? Pamiętaj, że używam języka ludzkiego do przestrzeni, gdzie nie zawsze umysł to ogarnia, więc staram się jakoś tak dobierać słowa, żeby to było zrozumiałe. Trochę już się nagadałam, to może w kolejnym odcinku jeszcze trochę na ten temat, dobra? Do zobaczenia.